Hej, siemanko, Liska z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym technicznym bałaganie. Tak jest, i wy po tytule już zdecydowanie wiecie, o co tutaj chodzi. Tak jest, tym razem to jest ludziska recenzja oto tej klawiaturki, więc ja na pewno zapraszam was do ekstrawaganckiej, tutaj bym powiedział, recenzji, bo naprawdę kawał klawiatury i kawał grosza kosztuje. Lecimy. Ludziska, co ja wam mogę powiedzieć o tej klawiaturce? No, na pewno, jak już wcześniej usłyszeliście, jest to kawał klawiatury. Klawiatura jest generalnie cała praktycznie, w większości bym powiedział, z metalu. Jest metalowa, więc swoje waży. No, tak na oko przynajmniej z 2 kg jak nic. W specyfikacji muszę zobaczyć dokładnie ile, no bo nie pamiętam, ale tak jakby się chwyciło jedną dłonią, no to jest cholernie ciężka. To na bank. Jest to oczywiście klawiatura bezprzewodowa. Oczywiście na przewodzie też można. Można również na Bluetoothie ją podłączyć i można też oczywiście switchować się. No tam chyba też również chyba bodajże dwa profile Bluetootha, mogę się mylić. To w razie czego gdzieś tutaj będzie poprawione, jeśli chodzi o tą informację. Co ja mogę wam, ludziska, jeszcze powiedzieć? Bardzo, bardzo fajnie się pisze, gra się również. Chociaż powiem wam szczerze, że ma jedną wadę, którą również miała klawiatura Razera, jeśli chodzi o Black Widow. Wersja czwarta, 75%. Zdarza się, i to jest przetestowane, no bo tą klawiaturę już wykorzystuję już przynajmniej od paru dobrych miesięcy, dlatego trochę opóźniona ta recenzja tutaj tego jest. Ma ghosting, niestety ma ghosting, jeśli chodzi o klawisze. Oczywiście producenci tutaj się zapowiadali, że nie ma żadnych ghostingów, jeśli chodzi również o Razera. Tak swoją drogą ostatnio wyszło, że jednak były to wadliwe switche Razerowe. Słuchaj, być może zupdate'uję moją recenzję odnośnie klawiatury Razera Black Widow, to tak jeszcze tak spoilerowo. No bo wróciłem do tamtych switchy i przesmarowałem je samemu. Ale ludziska, tak jak zauważyliście, w pudełeczku mamy mnóstwo tutaj różnych dodatków. To jest naprawdę taka customowa już klawiaturka, dostajemy dodatkowe 3 switche, dostajemy, że tak powiem, smarowidło, dostajemy pędzelek, smarowidło dostajemy, żebyśmy ewentualnie sami mogli przesmarować te switche. Dostajemy jeszcze, ludziska, switch puller, dostajemy również takiego standa do właśnie rozmontowania tego switcha, żeby móc go bardziej przesmarować, bo wiadomo, techniki smarowania switchy są tutaj różne, można bez rozmontowania przesmarować, po prostu wciskając tam pędzelek, ale można oczywiście tutaj rozłożyć tego switcha. I akurat Asus tutaj pocisnął na wielki plus, ponieważ nie tylko można switche dedykowane ich klawiaturze rozmontować, ale również standardowe switche MX-owe, no bo Asusowe są MX-owe, więc taka jest różnica. Różnią się po prostu otwieraniem, po prostu z innego kąta się po prostu to otwiera i inne mają te takie zaczepy, więc to jest ta różnica. Drobna, ale jednak zawsze jest ona mega spoko. Jeśli chodzi o kabelek, jest on strasznie sztywny, nie jest to żaden taki zawijany, nie jest w tym stylu, naprawdę jest to sztywny, mogli tutaj się troszeczkę bardziej postarać jak za tą cenę, bo klawiatura nie należy do tanich, no bo 1200 zeta za tą klawiaturkę, wiem, są jeszcze droższe, chociażby teraz, co niedawno wyszedł Wooting ATH, albo na przykład nowa klawiatura Razera, Black Widow też oczywiście, V4 Pro 75%, ale to już jest grube przegięcie, no bo ta klawiatura jest overpriced, ale to zupełnie inny temat. Czy się zaopatrzy w tę klawiaturę? Raczej wątpliwe, bo cena jest gigantyczna, no chyba, że gdzieś tam jakiś sponsoring Razer. No, także tutaj to tak.
co ja jeszcze mogę o tej klawce ludziska powiedzieć? No, ma oczywiście ekranik. Ekranik jest oczywiście czarno-biały, nie jest kolorowy i powiem Wam tutaj, że ostatnio Asus również wydał wersję Extreme swojej klawiaturki, ale ta już kosztuje około 2000, więc to już jest mocno moim zdaniem przesadzone za to, żeby dopłacać do kolorowego wyświetlacza. Nie wiem, jakieś tam minimalistyczne, estetyczne czy tam wizualne zmiany są. Nie powiedziałbym, że coś więcej dodatkowo ta wersja Extreme posiada, przynajmniej z tego co wiem, to tylko tym ekranikiem w sumie, no chyba, że dodali jakieś magnetyczne przełączniki. W tej klawiaturze nie ma magnetycznych przełączników, to na pewno to mogę Wam powiedzieć. Natomiast ma mocne wygłuszenie ta klawiatura, ma różnego rodzaju jeszcze takie pianki, więc tu jest taki mocno słyszalny dźwięk TOK. Podobnie jak w klawiaturze od Razera, którą wcześniej recenzowałem. Tutaj moim zdaniem jest ten TOK taki bardziej mocniejszy, co też oczywiście za momencik usłyszycie, więc tutaj to tak. Mamy jeszcze tutaj takiego noba do przełączania tych wszystkich multimediów. Jest oczywiście oprogramowanie Armor Crate, które jest, jak wiemy, bootloadem strasznym i działa różnie. Tutaj jeszcze mogę na minus bym powiedział, jeśli chodzi o klawiaturki i oprogramowanie, że można mocno się nabijać, jeśli chodzi o aktualizację firmware'u do tej klawiaturki i nadajnika, ponieważ tam w pewnym momencie mocno się coś pokićkało, w ogóle nie wykrywał mi żadnych update'ów, później się okazało, że są update'y i musiałem to wszystko ręcznie robić, więc no straszna kiszka z tym oprogramowaniem od Asusa, to trzeba przyznać, więc ja Was tutaj za długo nie zatrzymuję, jeśli chodzi o pokaz dalszy tej klawiaturki i przede wszystkim sound testa, więc no dobra, ludziska, jeśli chodzi o podświetlenie, to w sumie tak to wygląda za dnia. Na pewno jeszcze będzie przebitka wieczorem i jak to wygląda przy zgaszonym świetle, przepraszam bardzo. To świeci, to jest 100% akurat, to jest 100%. Jeśli chcemy mieć mniejszą procentowość, no to jest 75, to jest 50, to jest 25, no i to jest wyłączone, ludziska, także tak to wygląda. No i tutaj ekranik, to o czym jeszcze też za bardzo nie mówiłem, można też oczywiście własne grafiki tutaj wgrywać, JPEG-owe, GIF-owe pewnie, nie sprawdzałem do końca, więc tutaj tak to by wyglądało. Także powiem Wam szczerze, że ten knob do zmiany czegokolwiek, czyli... A, dalej, złap z fokusa. Czyli... To jest to. Czyli to mogłoby być jako podkrętło po prostu, nie? Albo jakiś taki scroll, coś w tym stylu, to by było o wiele, wiele lepsze. Ja na pewno dziękuję serdecznie za oglądanie moich materiałów i widzimy się już niedługo w kolejnych. Trzymajcie się. Hej, hej.